Weźmy sobie teraz drugą moc właśnie w naszym w naszej broni, tej co wsysa różne moce. Jest to coś takiego. W ten sposób ono strzela, teraz nie będę tego marnował zbytnio. I o co tu chodzi? Tu mamy coś, co nas zamraża, tak? Tu mamy zamknięte drzwi. Co zrobi, co będzie, jak zmienimy się w niego? Możemy spokojnie sobie przejść, tak więc możemy sobie tutaj wyłączyć laser. I spokojnie sobie ładnie przejść. Tam mamy jego. Tak? Tak więc załatwmy go na początek trochę ze snajperki. Od nas takimi wybuchami strzela. Bombami czy coś w tym stylu. No widzicie właśnie. Więc postarajmy się go jakoś załatwić. A tak, sorry, że tak często zapisuję grę, ale mam taką manię jakby. Jak to ostatnio w CD Action pisali, nie nałogi, tylko przyzwyczajenia z gier. I właśnie jedno z takich przyzwyczajeń było klikanie quicksave'a ciągle. I mnie też to tyczy się. Co tu mamy? To chyba wybucha, jak jak to się rozsadzi, to wybucha. Tak? O właśnie, wybuchło i spadła droga. Tu co się stanie? Tak samo. A tu? Też. Nie wiem, po co ja mam to niszczyć w ogóle. I czy w ogóle mam to niszczyć, bo może nie muszę. Tu jak widzę mamy znowu wejście do naszego skafandera. Tak więc wejdźmy. Znowu sobie polatamy. I gdzie mamy lecieć? Da się na górę? Da się. A, utknąłem trochę, ale okej. Otwórz się. Chyba, że tego się nie da otworzyć. Wysiądźmy tutaj. Może coś się stanie. Może akurat coś się stanie. Aha, okej. Ja się nie napiję Pepsi, bo mnie coś gardło trochę od gadania zasycha. I tu mamy drzwi na identyfikator, właśnie przyłożenie ręki. Na początku nie dało się otwierać takich drzwi, ale odkąd ukradłem rękę komuś, możemy ją przykładać i wchodzić, co jest całkiem fajne. Tu nie masz przeciwników? Nie ma. Tu mamy amunicję. Tu mamy dwie bronie, dwie moce. Wezmę sobie może pioruny. Ogólnie pioruny chyba najbardziej z tego lubię. Bo one są mega, mega mocne. Co to jest? Portal się tam zrobił. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Przecież otworzyliśmy tutaj portal. A czy do portalu możemy wlać? Nie, to jest portal? Aha, czyli coś w rodzaju takiego transportu magicznego, czy coś takiego. Ogólnie nie opowiadałem wam nic o fabule w tej grze. Jest ona całkiem ciekawa i myślę, że fajnie by było, jakbyście sami zagrali albo obejrzeli u kogoś let's play. W opisie będziecie mieli link do jakiegoś let's playa. Teraz nie pamiętam, żeby ktoś tą grę kręcił, ale pewnie ktoś się ukręcił, więc nie wiem. Poszukam. Da się to rozwalić? Chyba się nie da. A da się tego gościa? Sorry za to moje gardło, ale nic nie poradzę. Dobra, wysiadamy. To w nas będzie strzelać. I gdzieś tu powinno być przycisk do wyłączenia właśnie ochrony. Chyba, że takiego tutaj nie ma. I działka w nas strzelają. Jedno rozwalimy. O, skończyła nam się amunicja. Udało się rozwalić? Tak, jedno jest. I teraz drugie. Okej. Tu chyba się wyłączało ochronę czy coś takiego. Nie wiem. A ty co? A ty co tu robisz? Gin. O, a głowę straciła, dalej mnie goni. Zapomniałem, że oni tak czasami mają. I teraz nie zgińmy. Na pewno wiemy, że na samej górze jest wyjście stąd. A tu mamy wszędzie miny. Sporo tych min.
i sporo rzeczy, które w nas strzela. Ale okej, teraz nam się udało w miarę to zrobić. Lecimy dalej. Zasejwujmy sobie. A, chodź tu. Chodź tu. Gin. Jest tu ktoś jeszcze? Hello. Jest tu ktoś? O, ty jesteś. No. Papa. Jeszcze ty. Papa. Jeszcze ktoś? Chyba nie. I na górę nie da się wyjść. Tam jest już zamknięty tak jakby włas chyba. Lecimy dalej. Lecimy dalej. O, jesteśmy w zaciętej grze. Aha, odcięło się, spoko. Czasami ta gra ma takie ścinki. Ale jak chodzi w 300 klatkach na sekundę ciągle, no to raz na jakiś czas może się zaciąć. Okej. Jesteśmy na jakiejś planecie. I są tu przeciwnicy. Da się ich zrzucać? Nie, nie da się. A da się. Nie. Da się łapać, ale z nimi raczej. No, ich łapanie się raczej nie opłaci. Okej, gin. Gin, mówię. Ty też możesz. Aha. Myślałem, że to nie jest robot, tylko jakiś kamień, ale jednak robot. No, gin. Wow, ile ich tam jest. Wyjdź. I teraz jak wezmę nowe, to zapewne będzie w nienaruszonym stanie. Ogólnie jaka muzyka tu jest epicka teraz, taka klimatyczna, bycie w kosmosie i tak dalej. Fajnie to zrobili. Tak jakby końcowa gra, taki jakby koniec gry, wiecie, udało się, przeżyliśmy, ale jeszcze się nie udało przecież, jeszcze nie przeżyliśmy, jeszcze nie wiadomo, czy przeżyjemy. Jeszcze nic nie wiadomo. A nie, to jest taka batalia, rozpoczynająca się wielka bitwa. Tak mi ta muzyka bardziej przypomina teraz. Ale co teraz zrobić mam? Tu mamy tarczę, za którą zapewne nie wyjdziemy. No. To jest pytanie, co teraz zrobić? Ha, fajna grawitacja tu jest. Ha, pięknie. Patrzcie, jak ten statek wielki wygląda, fajnie. Ogromny. Fajny efekt to naprawdę robi. Gra jest naprawdę świetna. Spokojnie mógłbym dać jej 8 na 10. Więcej raczej nie, chociaż to już od każdego zależy, jak je ocenia. Dla mnie jest to taka gra 8 na 10, bardzo dobra, ale... ale nie jakaś mega idealna, ale naprawdę bardzo dobre. I pytanie, co tu zrobić trzeba? Da się tam wskoczyć? Czy ja przeniknąłem przez tą rurkę? Spoko. Okej, doleciałem tutaj sobie do jakiejś windy, mamy tu przeciwników. Znaczy, przynajmniej jednego teraz widzę. Może tu będzie trzeba coś zrobić, nie wiem. Okej, zamroziłem go. Myślę, że to wystarczy, żeby przestał robić problemy. I teraz zapewne będzie trzeba tam polecieć i tam właśnie wlecieć. Tak przynajmniej myślę. Chociaż nie wiem, tak myślę po prostu. Coś w nas jeszcze strzela. Jakiś robocik. Ale my go... znaczy on nas nie... chyba źle poleciałem. Okej. Gdzie jest portal? I... no, teraz się włączył transport bezproblemowo. Na szczęście. Tak, nieznajomy głos powiedział, że widzi nas, widzi wszystko i że nie uda nam się tam wejść. No, zobaczymy. To jest, jak już mówiłem, sama końcówka gry. Samiusieńka końcówka. Tak więc możemy się tu zadokować, tylko jeszcze naszego kolegę wyrzućmy.
niech sobie polata po przestworzach. I ten też niech sobie polata. No, leć. Jeszcze ktoś chce latać? Nie? Jak nie, no to chodźmy. Napiszcie mi, co sądzicie o takich pociętych filmach. Mi się nagrywa je całkiem fajnie. Zobaczymy, jak mi wyjdzie montowanie i ile mi zajmie. To byłby koniec tego filmu. Jeśli wam się to wszystko podobało, to dajcie łapkę w górę, jeśli nie, no to dajcie łapkę w dół. No i cześć!